Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda podróż do Tajlandii? W dzisiejszym vlogu pokażę Wam naszą podróż, gdzie przejdę przez lotniska w Pradze i w Bangkoku i podzielę się z Wami praktycznymi wskazówkami. Cześć, ja nazywam się Mateusz, a w dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak poruszać się po lotniskach i zobaczysz nasze osobiste doświadczenia, jak radziliśmy sobie z całą naszą podróżą i przesiadkami. Jeśli wybieracie się do Tajlandii lub jesteście ciekawi, jak wygląda taka długodystansowa podróż z rodziną, to koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, a my teraz przechodzimy do naszego pierwszego punktu naszej wyprawy, czyli lotnisko. Witajcie z lotniska. Kto poznaje bajkę z krecikiem, ten już wie, w jakim kraju się obecnie znajdujemy, a dokładnie w Pradze, tak jest, dokładnie w Pradze, w Czechach, dlatego że wracamy do Tajlandii. No czas leci bardzo szybko, 3 tygodnie minęły, jak nas w Tajlandii nie było, wakacje się skończyły i wracamy do Pattaji. Jesteśmy już po odprawie bagażowej, po odprawie paszportowej, mamy już bilety, no i wszystko już pozałatwiane, idziemy w stronę swoich tutaj już bramek, z których się odlatuje, ale muszę Wam powiedzieć, że lotnisko, tutaj ten terminal pierwszy jest bardzo malutki, chyba dlatego, że jest to podzielone na 2 czy 3 te terminale i po prostu wchodzi się na lotnisko, odprawia się i po 200 metrach mamy już, po przejściu 200 metrów mamy już miejsce, z którego po prostu wchodzimy do samolotu, czyli bardzo, bardzo blisko, co jest w sumie nie za bardzo tak spotykane gdzieś, czy to nawet w Warszawie, czy kurde, taki Bangkok, czy Doha, ogromne lotniska, Dubaj, to tam idzie się 15 minut, 20 minut, jedzie się pociągiem przez lotnisko, żeby dotrzeć do miejsca, z którego wchodzi się do samolotu, a tutaj w Pradze jest to naprawdę 2 minuty i jesteśmy już na miejscu. Także mam wrażenie takie, że jest bardzo malutkie to lotnisko, nie ma dużo ludzi, ale jest okej. Okay. Ciekawą i kolejną inną rzeczą jest tutaj na lotnisku to, że jeszcze ta ostatnia taka odprawa, gdzie zostawia się wodę, gdzie sprawdzają walizki, laptopy, telefony i tak dalej, wszystko. Znajduje się to tutaj na tym lotnisku, dopiero przed samym wejściem do samolotu, co jest też wyjątkowe, bo na każdym lotnisku takie rzeczy robi się na samym początku i dopiero później wchodzi się już do tej części, w której no, praktycznie my teraz właśnie jesteśmy, gdzie już jest po sprawdzeniu bagaży podręcznych, a tutaj te bagaże podręczne są sprawdzane dopiero przed, no po prostu w ostatnim pomieszczeniu, jakie tylko może być, gdzie już później wchodzi się do samolotu, więc normalnie na każdym innym lotnisku już dawno by wszystko było sprawdzone i dopiero później zaczyna się całe lotnisko, a tutaj jest tak trochę na odwrót, najpierw wchodzi się po całym lotnisku, zwiedza się, robi się jakiś tam, pije się kawkę, je się coś dobrego, a dopiero później przed wejściem do samolotu są sprawdzane bagaże podręczne i sprzęty elektroniczne, no więc takie coś wyjątkowe. Co jeszcze, żeśmy się z czymś takim nie spotkali. Także taka ciekawostka tutaj w Pradze na lotnisku, troszkę inaczej. W Czechach jest trochę inaczej. Tak sobie pomyślałem, że ważne jeszcze, żeby to powiedzieć tutaj odnośnie tego lotniska i tego, że przez te bramki przychodzi się dopiero później, to na przykład my mieliśmy wodę i po prostu już z przyzwyczajenia od razu wyrzuciliśmy tą wodę do kosza. No bo wiecie, wody nie można przenosić przez tą odprawę bagaży i od razu żeśmy ją wyrzucili, na przykład teraz nie mamy wody, a tu jest o tyle fajnie właśnie to, że można tą wodę mieć praktycznie do samego końca, kiedy prawie że wsiada się do samolotu, no bo tą odprawę bagażową mamy dopiero później, czyli wchodzimy na lotnisko i pierwszą rzeczą, której nie trzeba tutaj od razu zrobić, no to nie trzeba wyrzucić wody. Także w Pradze wody nie wyrzucajcie po przyjściu na lotnisko. Lotnisko jest wyposażone bardzo dobrze, bardzo dużo jest różnych restauracji, gdzie można coś zjeść, dużo sklepów i dużo jakichś takich różnych rzeczy, gdzie jeszcze za bardzo na świecie się nie spotyka. Nie wiem nawet co to jest.
system is currently closed, coś tu jest zamknięte, jakiś polis, coś tam można sobie tu, nie wiem, może paszporty sprawdzić, może jakieś inne rzeczy tutaj można zrobić. Jest tego pełno tutaj, nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest za, co to za maszyny, do czego one służą, a jeszcze dodatkowo na przykład są sklepy już też z samoobsługowymi kasami, takie spożywcze jak na przykład właśnie ten, tylko akurat ten akurat nie ma takich kas, ale były tam wcześniej sklepy, które takie kasy samoobsługowe już mają, co też nie za bardzo na innych lotniskach to widać, więc no różni się to lotnisko zdecydowanie od innych lotnisk. Jakby się ktoś zastanawiał, czy w Czechach też są nakrętki takie jak w Polsce, to tak, są takie durnowate nakrętki w Czechach jak w Polsce. Czy w Polsce też jest taki od takiej smaku Lipton, bo jeszcze takiego nie widziałam. Peach? Chyba jest. To chyba podstawowy smak. Nie? Chyba lemon. Tak. Lemon. Dobra, to jednak zwracam trochę honor co do wielkości tego lotniska, no bo jednak jak tak zaczęliśmy po nim chodzić, no to okazuje się, że jak ktoś idzie na bramki B, na bramki C, bramki D, no to kawałek trzeba się przejść. My mieliśmy dużego farta, bo startujemy z bramek A i po prostu na nie było bardzo blisko i nie widzieliśmy za bardzo tego. Tam jest A, tu jest B, a tam jest C. A, no to troszkę jest. Dobra, to jeszcze raz, bo słabo widać. To tak, tam na wprost widać budynek i to jest część A. Teraz jesteśmy w następnym takim. Przeszliśmy przez korytarz, jesteśmy w B. O, a tam z drugiej strony jeszcze trzeci, jest jeszcze trzecie takie skrzydło, że takie nazwę, i tam będą C, więc kawałek w sumie można sobie pochodzić. No. No to dobra, no można trochę pochodzić, ale ludzi jest bardzo, bardzo mało. Kurczę, myśleliśmy, właśnie mówimy z Dorotą, że w Warszawie jest mało, mało ludzi i niewiele się dzieje, no to tutaj tych ludzi jest jeszcze mniej. Myślę, że jeszcze jedną taką ciekawostką tutaj na lotnisku jest to, że chodzi policja z karabinami. No to kurczę, nie za bardzo jest spotykane. Ten pan taki, który tam idzie na środku, ten największy policjant, nie dość, że ma mały pistolet przypięty po prawej stronie, tak przy kieszeni, to jeszcze z przodu niesie taki długi, naprawdę długi karabin, więc kurde, nie wiem, co tu w tej Pradze jest tak niebezpiecznie, czy co tu się dzieje, bo... No właśnie, bo ani w Warszawie nikt nie chodzi z karabinami, ani w Bangkoku nikt nie chodzi z karabinami, ani w Dubaju, ani w Katarze nie widzieliśmy, żeby ochrona chodziła z karabinami po lotnisku. No, takie niepokojące. Ja widziałem kiedyś na Jamajce, na Jamajce tak, ale w Czechach? W Czechach? To policja z karabinami. Mhm. No tutaj to... Ale mamy jeszcze godzinę czasu. A tutaj takie ładne, wygodne hoteliki z ładnymi widokami. Jak ktoś leci z dziećmi, to jeszcze jest mały plac zabaw, jakby ktoś potrzebował. Ale tylko od 1 do 3 lat. A nie, od 4 do 10 też tam coś chyba jest. No, no są jeszcze takie fajne foteliki. No. Tylko tu jest głośno. Od tych małych bachorków. O, nasze walizki już tu jadą do samolotu. Smart Wings. No to akurat... Nie, nasz samolot, no wie. Chciałam się skupić, że wiem, czemu tutaj są wolne krzesła. No właśnie, o, to jest dobre. Skąd tutaj są, Emma, wolne krzesła w tym miejscu? Dlaczego? Bo tam jest głośno. Właśnie, bo bachorki krzyczą i tutaj nikt nie chce siedzieć. Jeszcze taka ciekawostka. Tylko ci co... W końcu na coś przydała się maseczka. Przynajmniej łóżko można było zrobić dla pluszaka, tak? Tak. A nawet możesz go pobujać? Tak. Pokaż. Tutaj, gdy oglądałam, dociągnęłam sobie za kabel i się on bujał. I tutaj mam... Co tutaj macie? Naklejki dostałam. O, ja wiem, Mati, co ty byś chciał. Ty byś miał ten aparat, bo ty cały czas kamerujesz. I co, ja będę miał takie coś na paszporcie? Tak, no? I będę... Ja będę miała to. Co? No, kwiatka. A ja to. Toki wielkie? Tak. Nie, to za duże. Co, tak na środku paszportu? No to masz, Emi, też słuchawki w słuchawkach chodzisz często.
Nie, często nie chodzę. No ale w sensie... Oczywiście standardowo 150 różnych zabawek w gratisie, w liniach Katar. Tutaj jest coś takiego, jakieś że gierki. Się zgodziło i tutaj... Chcę mu powiedzieć. No mów przecież. I tutaj można dać w ten sposób. I tutaj są w wodzie, tutaj są w górach, tutaj są w dżungli, a tutaj są na pustyni. I można postawić tutaj takie te. To jest gra planszowa i tutaj właśnie to zrobiłam i jeszcze dostałam taką torebkę. Jak? I jeszcze były kredki tutaj są. Jeszcze kredki. I kostka do gry. Kostka do gry. Cały osprzęt jest. Poduszka. Poduszka, kocyk. Karpetki, kocyk. Katar to Katar. I jeszcze tutaj jest ten żel taki no do rąk. I tutaj były jeszcze jakieś rękawiczki, nie wiem ja po co. Się kręcę. Zostało im jeszcze z tego. No. Mają zapas, trzymają dalej. Pełny samolot ludzi. Także Katar na full wypchany. I ten samolot jest fajny, bo w większości są takie, że nie da się grać rękoma, tylko są takie padiki ala, których ja nie lubię, a tutaj nie ma takich padików. Tutaj nie ma, tu są tylko dotykowe ekrany. Co samolot, to coś innego. No i tutaj były takie padziki, co się wyciągnęło i tak się grało, ale to jest lepsze. Już nie palce bolą. No i gra. A tutaj mamy jeszcze różne takie, te tu można pokolorować, a to sobie do naklejki przyczepić, ale to nic, nie potrzebujemy. Chyba się nie zmieści. No to też wejdź. Our flight time to jest five hours and 10 minutes. O, 5 godzin, 10 minut trwa lot z Pragi do Dohy. I aparat trzeba dać. Dawaj jeszcze tutaj. No ten paszport. Może mi się to uda. Tobie na pewno, bo jest to czytelne. No i elegancko. Teraz już się nie będą mylić paszporty. To jest twój, to jest mój i to jest mamy. No jest. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ich odrywać. Jestem prześliczny. Ale nas dzisiaj przeczołgali. Jesteśmy po prostu wykończeni, bo samolot ma opóźnienie 3 godziny. 3 godziny. 3. I 3 godziny i tak mieliśmy czekać, to łącznie 6 godzin. 6 godzin teraz na lotnisku i po prostu zdychamy. Jest 5 rano. Jest 5 rano i jesteśmy wykończeni. Ale jeszcze teraz tylko 6 godzin lotu do Bangkoku, później jeszcze z godziny na lotnisku i dwie taksówką i będziemy na miejscu. Także jest okej. Nie wiem, czy tylko takie godzina, 2 godziny i 6. Na szczęście samolot, którym lecimy, jest bardzo, bardzo fajny, czyli Airbus A380-800. Może kto jest chętny, niech sobie coś poszuka w internecie, w goglach odnośnie tego samolotu, bo jest przekozacki, przeogromnie wielki i po prostu mieści się tu chyba z 500 osób, dwupiętrowy i takie tam różne rzeczy, także tyle dobrze, ale siedzimy przed ostatnim rzędzie, jeszcze nigdy tak z tyłu nie siedzieliśmy, przedostatni rząd, ostatni w ogóle, koniec samolotu, zobaczymy jak się będzie lecieć, bo podobno na samym końcu najlepiej nie jest, tylko najlepiej na środku, no ale zobaczymy, przetestujemy dzisiaj Airbusa. Jest tak dobry, jak go opisują. Lotnisko w Bangkoku. Kolejką z jednego terminala na drugi. A ludzi tyle, że właśnie przyspieszył. Skrzyżowań tyle tutaj pod ziemią, że masakra. Czerwone mamy. Czerwone? O panie. Nie ma lipy. A czemu na czerwone? Nie, tu było, nie, po prawej było zielone.
Najgorsze jest to, że takich autobusów, nie autobusów, tylko takich pociągów, to pojechało już kilka w tamtą stronę, a wszyscy do odprawy paszportowej. A ludzi jest naprawdę ogromna, ilość ogromna. Będziemy stać w odprawie paszportowej chyba z 2 godziny w Bangkok. Witajcie już na spokojnie z Pattayi, z naszego mieszkania. Słuchajcie, no wracając do tematu podróży, no to chciałem tylko powiedzieć, że podróż Airbusem była no bardzo wygodna, bardzo komfortowy samolot, mega. Nawet to, że siedzieliśmy na samym końcu tego samolotu, gdzie można było najbardziej odczuwać te różnice jakichś turbulencji czy czegokolwiek, to naprawdę było przemega spokojnie i bardzo wygodnie i komfortowo. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego samolotu. Jest to najlepszy samolot, jakim podróżowałem i w ogóle najbardziej nam się podoba. Także taka ważna sprawa odnośnie Airbusów A380-800. Niesamowite samoloty, ogromne, dwupiętrowe, potężne maszyny, ale to w sumie tyle o tym samolocie. Naprawdę mega samolot. Druga sprawa to wydawało się, że będziemy stać bardzo długo w kolejce na odprawę paszportową i powiem Wam, że ludzi było naprawdę multum, a jeszcze zanim poszliśmy do tej odprawy paszportowej, skorzystaliśmy z toalet, gdzie jeszcze chyba setki osób przeszły przed nami przez to. I to powiem Wam, że jest tyle okienek otwartych, chyba z 50 i wszystkie praktycznie otwarte i Tajlandia, Bangkok, lotnisko w Bangkoku jest naprawdę w stanie przyjąć w jednym czasie naprawdę ogromne ilości osób bez dużych kolejek, gdzie cała odprawa trwała może maksymalnie z 15 minut, więc mega szybko, jestem mega zadowolony z tego, jak to wszystko sprawnie poszło. A nasza ogólnie cała podróż trwała naprawdę długo, bo w jeden dzień w tym razem załatwialiśmy po prostu całą drogę, bo czasami bywało tak, że jechaliśmy do Warszawy, tam braliśmy hotel, tam po prostu zostawaliśmy na noc i dopiero na drugi dzień lecieliśmy samolotem, czyli jakby tego dnia pierwszego nie liczę, bo jednak odpoczęło się w hotelu, przespało się w hotelu i ten dzień gdzieś tam zawsze się spotkało ze znajomymi, gdzieś się poszło do restauracji, coś tam, to takie dni jakby nie liczące się do podróży, wtedy, tak dla mnie po prostu psychicznie i pod tym względem takiego zmęczenia, po prostu wtedy nie czuć tego takiego zmęczenia i jednak ta droga jest krótsza, a tym razem wstaliśmy o 5 rano, wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy do Pragi, więc tam już zajęło 4 godziny drogi do samego lotniska. Później czekaliśmy na samolot kolejne 3 czy tam 3,5 godziny. 5:15 mniej więcej lecieliśmy do Dohy w Katarze. Tam okazało się, że mamy 3 godziny opóźnienie naszego samolotu, więc czekaliśmy 6 godzin na lotnisku, a mieliśmy czekać tylko 3, więc znowu ta nasza kolejne 3 godziny podróż się wydłużyła. No i następnie około 6 godzin i 15 minut lecieliśmy z Dohy do Bangkoku. No a to jeszcze nie cała podróż, no bo tam właśnie te całe odprawy paszportowe, bagaże, gdzie też na szczęście te bagaże sprawnie poszły, bo w miarę szybko, po dosłownie może 10 minutach nasze bagaże były już na taśmie, gdzie można było je odebrać i po prostu wyjść z lotniska. No ale to naprawdę wszystko trwało dosyć długo, no a następnie musieliśmy wynająć taksówkę, żeby dojechać po prostu do Pattayi i tutaj, gdzie mieszkamy. Więc wzięcie tej taksówki i jazda to jest około ogólnie tak 1,5 godzinki, godzina 40 w normalnych warunkach, a w naszym przypadku trwało to takie dobre 3 godziny, bo akurat trafiliśmy na pana taksówkarza, który nie miał paliwa, akurat nie spodziewał się, że będzie miał trasę, nie był na to przygotowany, że będzie miał trasę taką daleką, czyli do następnego miasta obok, tak, z Bangkoku i będzie musiał jechać 150 km. No i po prostu miał mało paliwa i bał się, że nie dojedzie do pierwszej stacji na autostradzie i musiał zatankować w Bangkoku. Co prawda twierdził, że ta stacja jest bardzo bliziutko, ale jak jednak władowaliśmy się na normalne ulice Bangkoku, to straciliśmy tak średnio ponad godzinę, naprawdę ponad godzinę, godzina 20 zajęło nam to, żeby zatankować ten samochód blisko lotniska i dojechać do tej autostrady, gdzie bylibyśmy po prostu tam prawie że od razu z lotniska wyjeżdżając. Więc nasza podróż z Bangkoku znowu się przedłużyła do Pattayi i trwała prawie 3 godziny. Więc jak wstaliśmy w Polsce o 5 rano, to na następny dzień o godzinie 20 dopiero byliśmy tutaj w mieszkaniu. Także naprawdę nasza podróż była bardzo długa tym razem, bardzo męcząca, wiele opóźnień. Pierwszy raz nam w sumie się tak zdarzyło, że mamy opóźniony samolot jeszcze z Kataru. Wcześniej nam się to po prostu nie przydarzyło, tym razem niestety tak. No następnie ta taksówka się przedłużyła, no i tam jakieś jeszcze takie różne rzeczy podochodziły, gdzie ta podróż trwała naprawdę długo. Jedną jeszcze taką ciekawostką na lotnisku w Bangkoku
skoku jest teraz to, żeby zamówić taksówkę sobie, żeby po prostu gdzieś tam wyjechać z tego lotniska, to trzeba sobie wziąć taki bilecik, jakby taką, no po prostu zrobili to w ten sposób, że po kolei idą taksówki po prostu do klientów, a nie tak, że klient podchodzi do tej taksówki albo do tej, bierze tą, a ta już stoi 3 godziny, a ten jeździ co 5 minut, więc zrobili, są ustawione taksówki, są bileciki i po kolei lecą numerki, w zależności od tego jeszcze, czy potrzebujemy zwykłą taksówkę, czy trochę większą, żeby włożyć więcej bagaży, więcej osób, więc stoją takie maszyny, takie biletomaty, jakbym to mógł tak może nazwać, i w odpowiednim biletomacie jest też oczywiście obsługa, która pomaga wziąć ten bilet. Jaką taksówkę potrzebujecie, to nakierowuję Was, że proszę tu sobie wziąć bilecik, i wtedy na asfalcie są napisane cyfry, stoją taksówki na każdym stanowisku i na Waszym bilecie jest napisane, pod które stanowisko macie się udać, i do tej taksówki wsiadacie, dogadujecie się co do ceny i jedziecie. Więc taka ciekawostka jeszcze na tym lotnisku, bo wcześniej tego po prostu, ja wcześniej tego nie widziałem. Taksówki znajdują się na parterze. A przylatuje się na pierwszym piętrze, więc żeby dotrzeć na taksówki, trzeba zjechać schodami w dół, czy tam windą na parter, i tam sobie podchodzimy do maszyny, bierzemy bilecik i idziemy do taksówki, która stoi na danym stanowisku. Czyli jest to takie w sumie proste, fajne, zorganizowane i... No i wszystko jest ok. W tej chwili zachęcam jeszcze wszystkie nowe osoby na kanale o subskrypcję i kliknięcia dzwoneczka oraz pozostawienia łapki w górę pod tym filmem, bo będzie na tym kanale naprawdę w tym razem dużo więcej filmów i dużo bardziej takich wartościowych, więc myślę, że warto subskrybować, warto śledzić. A osoby, które chciałyby zobaczyć przepiękną włoską posiadłość tutaj w Tajlandii, w Pattaji, bardzo blisko, mega fajne miejsce, do którego wszystkich zachęcam, żeby pojechać i zobaczyć, jeśli tu jesteście. A film z tego miejsca znajduje się tutaj w tym okienku, więc zapraszam Was wszystkich do obejrzenia teraz tego filmu, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Do zobaczenia przepięknego zamku blisko Pattaji. Naprawdę przemega miejsce, które trzeba zobaczyć. W tym wideo to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu. Hej, cześć!